temu. Spotkaliśmy się z przedstawicielami szpitala naszego wojewódzkiego. Rozmawialiśmy o tym, jak kształcić naszych studentów, żeby szpital był najbardziej zadowolony z tego kształcenia. Myśleliśmy, że fizjoterapia będzie tym obszarem, który ma największe potrzeby, ale okazało się, że nie. Pani kadrowa ze szpitala powiedziała tak, jeżeli chodzi o fizjoterapię, to mamy taką stertę podań, ale jeżeli chodzi o położnictwo, to ta kubka jest zupełnie pusta, tam nie ma nic. A mamy w szpitalu 65 położnych, z których za 3 lata, czy za 4 lata, 80% będzie w wieku emerytalnym. W związku z tym, jeżeli chodzi o potrzeby szpitala, to położnictwo ma największe potrzeby. No i szybko żeśmy zamieszali w tym planie budowy akademika z częścią dydaktyczną poświęconą fizjoterapii i żeśmy przeznaczyli to dla położnictwa. Będę miała przyjemność zabrać głos i wygłosić wykład na temat kierunków rozwoju zawodowego położnych, a kompetencje zawodowe. To ważny temat? Istotny? Bardzo ważny, bardzo ważny, bo wybierając zawód, wytaczamy swoje kierunki rozwoju zawodowego. Wybór zawodu nie jest to akt jednorazowy, że przechodząc koło murów uczelni składam dokumenty i będę położną, bo potem muszę zdecydować, co tak naprawdę chciałabym robić. Czy już zakończyć na poziomie studiów pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjata położnictwa, czy też skierować swoje kroki dalej do uczelni na studia drugiego stopnia, uzyskując dalej tytuł magistra położnictwa, a może szkoła doktorska. I pojawiają się wtedy stopnie naukowe, czy też może kształcenie podyplomowe, o którym dzisiaj również między innymi będziemy tutaj mówić. Zanim te tematy dotyczące właśnie kierunków rozwoju, dalszej nauki, uzyskania kolejnych stopni, to ja zapytam, jak bardzo ważne jest w życiu społeczeństwa cały ten wasz dział, drodzy, drogie panie, położnictwo, ginekologia. W końcu rozpoczynacie chyba, z wami rozpoczynamy to nasze życie jako ludzie. Czy brakuje akurat osób w tym zawodzie, czy nadal dysponujemy jakimiś zasobami, czy rzeczywiście ten zawód jest nadal cenny i otwarty na ludzi, którzy chcą w nim się odnaleźć, czy są pewne braki? Ten zawód był i będzie bardzo cenny. Ja kiedyś tak bardzo humorystycznie powiedziałam, że wykonuję jeden z najstarszych zawodów świata, prawda? I to czasami wywołuje pewien uśmiech, bo to my jesteśmy przy tych narodzinach, wspieramy kobietę w czasie ciąży, ale towarzyszymy kobiecie od narodzin do końca jej życia, w każdym okresie jej życia, w każdym stanie zdrowia. I ten zawód nie można kojarzyć tylko i wyłącznie z narodzinami, ale są kobiety, które mają problemy ginekologiczne, choroby ginekologiczne. Są kobiety, które przechodzą przez różne etapy w życiu. Okres dojrzewania, bardzo burzliwa burza hormonalna, okres ciąży, ale też okres menopauzy, gdzie mamy do czynienia z kolejną burzą hormonalną i są to te szczególnie trzy ważne okresy w życiu, kiedy każda kobieta potrzebuje położnej, ale nie można zapomnieć również o ochronie ojcostwa, gdzie również towarzyszymy nie tylko samej kobiecie w czasie ciąży czy podczas narodzin, ale wtedy bardzo często jest obecny przyszły ojciec dziecka. Lepiej być położną z tytułem naukowym, czy lepiej być położną, która rzeczywiście pracuje w tym szpitalu, może nie tyle lepiej, co które są bardziej potrzebne te panie obecnie na rynku pracy. I dodajmy, że wybierając zawód, kierunek nauki, położnictwo, również nie zamykamy się na naukę, bo tutaj to również, tak jak pani wspomniała, te tytuły profesorskie, doktorskie, licencjackie można zdobyć. Ale ja, mając tytuł profesora, nadal wykonuję zawód położnej, bo jak wygląda, na czym polega wykonywanie zawodu położnej, to określa ustawa o zawodach pielęgniarki położnej. To nie jest tylko realizacja świadczeń zdrowotnych względem kobiety, ale również
kształcenie, kształcenie przeddyplomowe, podyplomowe i bardzo szereg różnych aspektów życia zawodowego, wykonywania praktyki zawodowej i położne, które posiadają również stopnie naukowe, także pracują w środowisku, pracują w szpitalu, to niczemu nie przeszkadza. Wtedy może bardziej mogą wykorzystać w praktyce zawodowej założenia medycyny opartej na dowodach naukowych. Spotkanie na Akademii Bielackiej nie jest przypadkowe. Jest to uczelnia, która właśnie ten kierunek położnictwo, pielęgniarstwo, o ten kierunek dba. Prowadzi. Tak, jest, prowadzi. W tej chwili są studenci, którzy finalizują drugi rok studiów. Miałam przyjemność obejrzenia bazy dydaktycznej Centrum Symulacji Medycznych właśnie od Izby Przyjęć poprzez salę porodową, oddział poporodowy czy też środowisko domowe. Jestem pod ogromnym wrażeniem i ta baza na pewno może być takim przyczynkiem zachęcającym niezdecydowane jeszcze kandydatki na daną uczelnię. Zachęcam bardzo, bo to też gwarantuje jakość kształcenia. A poza tym padło w międzyczasie też pytanie, czy jest zapotrzebowanie. Średnia wieku położnych jest nieznacznie niższa od średniej wieku pielęgniarek, ale nadal jest zapotrzebowanie na położne, nie tylko w województwie lubelskim, ale w każdym innym województwie, gdzie jest mniejsza liczba uczelni wyższych kształcących na tym kierunku. Na pewno zachęcam do wyboru, ale położne, które kończą studia pierwszego stopnia, uzyskują ten dyplom licencjata położnictwa, prawo wykonywania zawodu, nie mogą zapominać o zapisach ustawy, która nakłada obowiązek ustawicznego kształcenia w zawodzie podyplomowego, ale też daje możliwość wyboru różnych form, rodzajów kształcenia podyplomowego. Wybierając zawód medyczny, musimy pamiętać, że kształcimy się tak naprawdę całe życie. Thank you.